Ahoj, moi drodzy, właśnie nagrałam dla Was film w nowym ustawieniu, w nowym kadrze, w którym to będziecie widzieć tą oto tapetę w kratę, która znajduje się za mną. Co ja mam teraz na twarzy? Otóż tak, nagrywałam film z testem podkładu z Bielendy, który się nazywa Bielenda Mat, po prostu. Jest to fluid matujący. I teraz tak, co ja mam na sobie? Oprócz podkładu, który moim zdaniem jest po prostu idealny i daje efekt totalnego Photoshopa, to mam na ustach pomadkę z Eveline w kolorze Hot Fuchsia. Na oczach mam rzęsy z Ardell Model Wispies Black. Na brwiach mam Brow This Way od Rimmel. I na twarzy mam konturowanie delikatnie zrobione paletką z Vibo 3 Steps to Perfect Face. I tak to się, moi drodzy, prezentuje. Mi się niesamowicie podoba w ogóle ta pomadka. Uważam, że pasuje mi do koloru oczu, uważam, że pasuje do takiego minimalistycznego makijażu oczu. I w ogóle totalnie podkład z Bielendy to jest coś, co jest absolutnym moim w ogóle odkryciem. I myślę, że to będzie też podkład, który będzie okrzyknięty jakimś ulubieńcem, może nawet roku 2016, ponieważ twierdzę, iż wygląda naprawdę rewelacyjnie na twarzy. Dajcie znać, czy Wam się taki efekt podoba. Ja akurat na potrzeby filmu nakładałam dwie warstwy, ale generalnie na lato raczej nie polecałabym dwóch warstw. Twierdzę, że są one niepotrzebne. Dlatego, że no, jeżeli nie idziemy na jakąś galę, ani na event, ani na komunię, ani na ślub, ani na chrzciny, to naprawdę nie musimy mieć doskonałego, wyfotoshopowanego efektu na twarzy. Także myślę, że jedna warstwa zdecydowanie by wystarczyła. Ale tak jak mówię, na potrzeby filmu ja tak akurat robiłam. I teraz wiecie co? Jeszcze zauważyłam, że trochę mi pasuje pomadka do lakieru. Ale to tylko troszeczkę, bo to na żywo troszeczkę są jednak inne kolory. Dobra. Ja spadam składać sprzęt z nagrywek i zabieram się za robienie jakiegoś obiadu. Dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać w nowym kadrze film. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie sprawdzałam i oświetlenie jest w miarę spoko. No i tutaj, tak jak możecie widzieć na podglądzie, też nie najgorzej to wygląda. Ciekawa jestem, jak to wyjdzie w samym filmie. Generalnie na chwilę obecną myślę, że może to wyglądać całkiem ciekawie i mam nadzieję, że ta tapeta nie będzie zbyt agresywna i nie będzie dla Was zbyt drażniąca. Dzień dobry, kogo my tu mamy? Kto do mnie wszedł? Moja najmłodsza siostra Zakuta! Hej, witajcie w mojej kuchni! Dzisiaj będziemy gotować. Właśnie robimy z Malwiną obiad. I wiecie, co robimy na obiad? Robimy dzisiaj normalny, staropolski obiad. Po prostu robimy schabowe. Co? Ten schabowy, standardowy tam będzie. Standardowy. Standardowy! Kotlecior jest o trębach. No właśnie, więc robimy standardowy kotlecior w otrębach i może będzie dobre. No i też do tego mizeria, wiecie, no po prostu normalny obiad, jak zwykli śmiertelnicy, zero instagramowego fit żarcia, także... Skartoflany! Stop hipokryzji w internetach! Co? Wbijajcie do Malwiny na snapa, jak macie snapa i lubicie oglądać snapy. Bo ja na przykład mam snapa, ale takiego swojego tylko i po to, żeby podglądać innych. Między innymi moją siostrę. Mango X Bongo. Tu będzie napisane, teraz się Wam wyświetli, widzicie? Literki. Mango X Bongo. Malwina kręci bardzo fajne snapy i są bardzo śmieszne i zawsze mi poprawiają humor. Ja się nie mogę zawsze doczekać, jak włączę sobie Snapchata, żeby obejrzeć wszystkie snapy. Malwinka w ogóle uwielbia Beyond Snowless. Beyond. Malwina ładnie śpiewa w ogóle. Chcecie, żeby Wam zaśpiewała? Turn rain from the thunder. That's all I'm new. I'm walking away from the regular. Lord forgive me, I've been running, running blind the truth. I'm walking away from the bitter. That's sweet, I'm new. Thank you.
pokazać jeszcze, bo wczoraj przyszedł mi nowy lakier z Semilaka w kolorku Lovely Mikey 131. I chciałam Wam pokazać, jaki on jest mega, mega, mega piękny. To jest taki, zresztą możecie widzieć teraz w porównaniu z tym, co mam na paznokciach, że to jest taki mega, bardzo jarzący róż. I powiem Wam szczerze, że właśnie o taki kolorek chodziło, taki bardzo barbiowy. Mega mi się takie kolory jarzyste podobają właśnie na lato. A więc postanowiłam, że właśnie dzisiaj sobie po prostu ten kolor zapodam na paznokcie, bo dzisiaj już będę ściągać. Minęły 2 tygodnie, także mogę. Więc gorąco mogę Wam polecić właśnie ten kolorek. Jest dokładnie taki, jakiego się go spodziewałam. Tyle tylko, że oczywiście jak zawsze oczywiście na aparacie, na kamerze Wy tego nie możecie zobaczyć tak naprawdę, jaki on jest w 100%, więc no, później może uda mi się porobić takie zdjęcia, żebyście widzieli właśnie na zdjęciach, jak on wygląda, albo Wam też pokażę na nagraniu, bo dzisiaj mam w planie właśnie robić sobie pazurki z użyciem tego kolorku Lovely Mikey. Ja dzisiaj, słuchajcie, umyłam włosy i jakoś wyjątkowo, naprawdę mega, one są gładkie, ale też są tak jakby bardziej obciążone. A użyłam takiej maski do włosów, której dawno nie używałam, z Kallosa, bananowej. Nie bananowej, nie pamiętam, ale coś chyba mleczno-bananowa, nie pamiętam. W każdym razie pomyślałam sobie, że nagram dzisiaj dla Was film na temat tego, jak zadbać o włosy na lato, bo moim zdaniem odkryłam parę takich różnych, powiedzmy sobie, bardzo roboczo trików, które właśnie pozwalają na to, aby mieć takie bardzo błyszczące, zdrowe, gładkie włosy i też przy tym, żeby mieć możliwość je ochronić, odświeżyć i tak dalej. Więc taki film się pojawi pewnie na kanale, nawet nie wiem, czy nie szybciej niż ten vlog, to się jeszcze okaże. W każdym razie, jeżeli się pojawił, to Wam tutaj gdzieś podlinkuję i będziecie mogły sobie zobaczyć. A tymczasem ja zabieram się do zjedzenia zupki pieczarkowej. Bardzo dobra mi wyszła, tak skromnie powiem. Nieskromnie w sumie, a nieskromnie. Nieskromnie powiem, że wyszła mi bardzo dobra ta zupka i za chwilę się zabieram do jedzenia, a później zabieram się do pracy, do nagrywania i do montowania. Ściągnęłam sobie już z jednej dłoni hybrydy. Musiałam sobie ściąć tego małego paznokcia, bo coś tutaj on był taki pęknięty już do połowy. Pomimo tego, że był cały już jako mój paznokieć, to mimo wszystko gdzieś tam chyba zahaczyłam. Więc sobie będę musiała przedłużyć, ale już przyzwyczaiłam, że zawsze jeden paznokieć się taki znajdzie. Dobra, ja zabieram się do jedzenia i widzimy się później. Powiem Wam, że chyba nie ma nic gorszego niż to, kiedy się nagra film i zrzucasz wszystko na komputer wieczorem, a już wiadomo, jest po całym dniu, czyli zmyłaś makijaż, co gorsza, zmyłaś hybrydy. I okazało się, że ostatnie ujęcie z filmu z podsumowaniem jednak się nie nagrało i nie możesz go dograć, ponieważ już nie masz ani na twarzy tego, co testowałaś, ani nie masz nawet takiej fryzury, jaka była na filmie, ani nie masz koloru paznokci, jaki był na filmie całym, do którego brakowało tylko 2 końcowych zdań. Powiem Wam, że tak się wkurzyłam, że masakra, bo naprawdę się napracowałam i nad całą merytoryką tego filmu i napracowałam się nad tym, żeby wszystko wyszło fajnie, jeżeli chodzi o jakość, kadr, ble, ble, ble. I okazało się, że dupa, 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 bo nie będę mogła Wam wrzucić tego filmu. I już teraz ochłonęłam trochę i nabrałam do tego dystansu, stwierdziłam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze można to ewentualnie nagrać drugi raz i zrobić to lepiej. Więc spoko, ale na początku się naprawdę wkurzyłam, bo zależało mi na tym, żeby ten film po prostu wrzucić Wam jutro, czyli w sobotę, która, jeżeli to oglądacie, to dla Was już była, a dla mnie będzie jutro. I powiem Wam, że naprawdę to są takie sytuacje, w których człowiek po prostu no miałby ochotę po prostu usiąść i się rozpłakać jak małe dziecko, ponieważ naprawdę to są sytuacje, które zdarzają się sporadycznie, ale które potrafią tak człowieka wyprowadzić z równowagi i wybić, że no masakra. Więc no nic, no ja teraz sobie zjem po prostu zupkę, no i wezmę się za nagranie, co prawda innego filmu niż ten, który pierwotnie nagrywałam i no niestety nie dograło mi się ostatnie ujęcie, a ten film po prostu, który mi się nie dograł do końca, to nagram dla Was po prostu jutro rano, na spokojnie.
jak już całkowicie mi te moje nerwy opadną i jak po prostu będę bez makijażu, bo to się mija z celem, żebym teraz specjalnie na początek tego filmu, żeby dograć jedną ostatnią tak naprawdę przemowę, żebym wszystko psuła, bo to po prostu organizacyjnie jest bez sensu w tym momencie, więc nagram po prostu inny film i mam nadzieję, że on się Wam po prostu spodoba. Dajcie znać, czy Wy też macie od czasu do czasu takie sytuacje, że się przy czymś napracowałyście, a okazało się, że szlak to trafił. Jestem bardzo ciekawa, jakie to są sytuacje, dajcie znać. Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to moja mama, żeby wybudować we mnie i w mojej siostrze taką umiejętność poradzenia sobie właśnie z taką sytuacją, kiedy coś się zepsuło i żeby po prostu nie płakać, nie poddawać się, nie wkurzać się, tylko żeby iść dalej do przodu, to pamiętam, że na przykład jak to była jakaś zabawa, nie wiem, w klocki, jakieś układanie czegoś tak dalej i nie wiem, coś się zepsuło, to moja mama po prostu robiła tak zwanego przysłowiowego lotnika, to znaczy wszystko leciało na ziemię i trzeba było po prostu zacząć od nowa. I zazwyczaj właśnie jak się robiło to drugi raz, to wychodziło to fajniejsze, bardziej przemyślane, z jakimś koncepcją, więc no po prostu mimo wszystko, że się wie, że nie powinno się tak reagować z nerwami, bo być może ten drugi raz wyjdzie fajniejszy, no to jednak mimo wszystko jesteśmy ludźmi, no i tak reagujemy. Ja się z tym nie ukrywam, bo ja jestem osobą bardzo ogólnie nerwową, impulsywną i bardzo szybko się denerwuję, bardzo nad tym pracuję, no ale dopóki będziemy ludźmi, to popełniać błędy będziemy. Zabieram się do jedzenia, bo zaraz mi ta zupa wystygnie z tego. Macie okazję widzieć, że w stosunku do zdjęcia na Instagramie na żywo ten kolor wygląda troszeczkę inaczej, jest zdecydowanie bardziej intensywny. No więc to są właśnie moje nowe pazurki na następne 2 tygodnie, bo również nadal mam zamiar trzymać się tego, aby uzupełniać pazurki zdecydowanie co 2 tygodnie. Dajcie znać, czy Wam się ten kolor podoba. Jest to kolor Semilac Lovely Mikey, ten, który Wam pokazywałam wcześniej i aktualnie jestem w nim magicznie zakochana, po prostu oszołomiona tym kolorem jestem. Jest naprawdę cudowny. Niedzielny poranek. Zaraz Wam pokażę, czego nienawidzę mieć z rana w zlewie, a co dzisiaj mam. Masakra, po prostu to jest dla mnie koszmar. Nienawidzę wstawać do kuchni, w której mam zawalony cały zlew. I wiem, że dla niektórych może to nie jest jakoś mega zawalony zlew, ale dla mnie generalnie jak nie jest pusto w zlewie, to jest po prostu masakra. Z uwagi na to, że mój zlew jest jednokomorowy, ponieważ mam zmywarkę, więc uznałam, że to jest po prostu bez sensu, żeby mieć dwukomorowy zlew. Tak właśnie wygląda mój zawalony zlew z rana. Nienawidzę tego. Jeszcze tutaj na boku coś stoi. Koszmar. To jest dla mnie koszmar. Jak wstaję i pierwsze co widzę i widzę taki zlew, to jest masakra. Dajcie znać, czy Wy też macie taką obsesję. No więc generalnie widzieliście wspaniale czysty mój zlew. Ja nie wiem, czy ja przesadzam, ale po prostu mówię Wam tylko z tym, jak się czuję, kiedy takie coś widzę, a czuję się z tym okropnie, bo pierwsze, co muszę zrobić, muszę to uprzątnąć, bo nie jestem w stanie na spokojnie zjeść śniadania, nie jestem w stanie na spokojnie zrobić nic, bo po prostu męczy mnie to, że ten zlew jest zawalony. Wiem, to jest chore, ale no ja tak mam. Ja umyłam sobie włosy i już mam turban, umyłam twarz i muszę ją nasmarować, czy będę, ponieważ ją mam mega suchą. No i idę robić sobie kawę, ponieważ tak wiem, śniadanie się powinno jeść, ale ja dzisiaj nie mam na nie w ogóle ochoty.
Od jakiegoś czasu na YouTubie lubię oglądać moją imienniczkę Laurę. Laurę Ogrodowczyk z kanału Rock Glam Princess i z kanału daily vlogowego, który się nazywa po prostu jej imieniem i nazwiskiem, czyli Laura Ogrodowczyk. Dlaczego lubię ją oglądać i dlaczego serdecznie ją pozdrawiam? Dlatego, że widzę, że no, chyba wszystkie Laury tak mają, że są niesamowicie rodzinne i bardzo kładą duży nacisk na to, żeby po prostu mieć z rodziną jak najlepsze kontakty, na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe. I widzę, że Laura też bardzo dba o swoje właśnie kontakty z rodzeństwem, z mamą. Bardzo fajne jest to, także kciuk do góry dla Laury. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmików Laury Ogrodowczyk, to tutaj Wam gdzieś może podlinkuję i sobie zobaczycie, jeżeli będziecie mieć taką ochotę. Ale zapraszam Was, bo naprawdę uważam, że no może nie jest to jakiś nadzwyczajny kanał, bo takich kanałów jest mnóstwo, ale generalnie jeżeli chodzi o samą energię, o właśnie tą pozytywną relację, która tam jest, to naprawdę jest to na ogromny plus i ja po prostu bardzo chętnie oglądam te vlogi. Może troszeczkę mniej samego kanału Rock Glam Princess, bo tak jak mówię, tych kanałów jest dużo i mi się już po prostu troszeczkę też przejadły, ale tak czy siak pozdrawiam Laurę, mam nadzieję, że kiedyś obejrzy ten filmik i że ten filmik do niej po prostu trafi i odbierze moje pozdrowienia od swojej imienniczki Laury. Znowu na vlogu. Dzisiaj jedziemy sobie na zakupy. No na zakupy, takie małe zakupy kosmetyczne. Może będzie holy, jak się trochę tego uzbiera. A musimy wyłączyć te radio, bo za bardzo. No oczywiście włosy już się rozwiewają. Patrzcie, jakie Malwina ma piękne włosy. Ona zawsze ma najpiękniejsze włosy na świecie. Zlokowane tylko z przodu, taka prowizorka. Zlokowane uczesanką. Malwina jak była mała, to mówiła na grzebień uczesanka. I na dużo ludzi w autobusie przepych. No jak było dużo ludzi w autobusie, to nie mówiła, że jest tłoczno, tylko mówiła, że jest przepych. Jolo, pozdrowie dla Malwiny. Ja. Pachnie ci na bogato, jak biedak. Co dostałaś? Tutaj mam. I co tam taką, masz? Hol zakupowy na żywo. Tutaj mam taką gąbeczkę. Hol zakupowy Beauty na żywo. Blonda. A ta gąbeczka to jest Blonda. Prezent. Ta gąbeczka to jest prezent. Tu jest, co to tu jest? Zaraz pompuj wyskoczy. To my tu mamy zakupy. I tu będzie się szykuje hol zakupowy z tych zakupów. No ale nic. Na razie Wam nic nie pokażę. Na razie my się z Malwiną zabieramy za naszą... Lemonade. Bardzo nie mamy tutaj zdjęcia do światła. Światła do zdjęć po prostu nie mamy, bo coś tutaj nam prześwietla. Ale tu mamy... Hashtag mam smaka na maka. Hashtag jestem downem. I had my ups and downs.
but I always find the inner strength to pull myself up. I will serve lemons, but I make lemonade. Cześć kochani, witam was serdecznie w mojej toaletce. Z racji tego, że mam dużo kosmetyków, postanowiłam je podzielić na szafy, bo po prostu już się nie mieszczę, rozumiecie, w normalnej złotej szafce, więc podzieliłam sobie na Rimmela, Piedrenę, Catrice, Smart Girls and More, tam mam torebki. No i tak to wygląda. Zamontowałam sobie u góry też lustra, żebym się mogła w nich po prostu przeglądać. A tu kolekcja moich torebek, proszę bardzo. Tu na przyjęcie, na piknik. Tu kolejna pasująca do wszystkiego. Nie ściągasz metek? Nie do siana na głowie. Czyli tego, co masz dzisiaj? Co mam dzisiaj, tak, dokładnie. Nie ściągasz metek? Nie lubisz? Nie ściągam metek, chodzę z metkami, bo... A co to za laczki? Laczki też noszę zapakowane. Zawsze. Także tak to wygląda właśnie. A to? W moim domu. Dla babci? Dla babci. A co tam chodzisz w torebce swojego brata wyskrobiaka? W domu też noszę taki koszyk czasami. Driver man. Teraz będzie ruszanie ze wzniesienia bezręcznego i za chwilę znowu będzie palenie sprzęgła. No i gicio. Drodzy Państwo, za chwilę Wam to zapraszam. Zręcznego! Nie, ja nienawidzę tego. Czemu? Nie umiesz? Umiem, ale... Bez sensu. W nerwach to po prostu później zawsze mam spalone sprzęgło i to się źle kończy dla mojego auta. Nasze auto, tylko stoi zaparkowane akurat. Jeździmy nim zawsze do Afryki na safari. Jestem właśnie w mojej zbieżarni. Też wszystko mam poukładane tematycznie. Herbaty do herbat. Kawę kawy do kaw, tam mam słodycze. Tylko u ciebie w zbieżarni. Tylko u mnie w zbieżarni. A teraz jedziemy do Magdy, moi drodzy. Jachutek, pokaż się. Masz pocha, nie? Nie chcesz, ty nie lubisz zdjęć. Nie lubisz zdjęć tak samo jak Bagiński. Nie? To jest bek.